Witam Państwa. Nazywam się Olgier Łukaszewicz, jestem aktorem, działam społecznie i od ponad pięciu lat prowadzę fundację My, Obywatele Unii Europejskiej, fundację, której patronem jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski, XIX-wieczny wizjoner zjednoczonej Europy, Polak, który przewidział Unię Europejską. Chciałem bardzo, bardzo podziękować za ten marsz 4 czerwca. Dziękuję panu Donaldowi Tuskowi za ten impuls. Ileż ciężaru zdjął z mojego serca, ale widać, że nie tylko z mojego. Tyle ludzi się zgromadziło, bo wszystkim już ciąży ta władza, ciąży ta niemożliwość. Wydobycia się z tego absurdu, w jakim tkwimy. Obok mnie szła moja córka, moje wnuki, ale także moi działacze fundacji. Profesor Roman Kuźniar dumnie dzierżył transparent naszej fundacji. Obok niego profesor Jamiełkowski-Michał, germanista. Ten, który zajmuje się w naszej fundacji Obywatelskim Trójkątem Weimarskim, a także Witold Moszyński, który w ogóle doprowadził do tego, że mieliśmy co dźwigać. Piękny baner naszej fundacji, jest on zarządem naszej fundacji. A także była z nami pra prawnuczka naszego patrona, pani profesor Elżbieta Jastrzębowska. Byli aktorzy, którzy wspierają nas naszej misji na Mazowszu, pan Stanisław Biczysko i pani Monika Goździk, a był także specjalny gość, pan Krzysztof Kuc, to bratanek wybitnego reżysera nieżyjącego Kazimierza Kuca, więc spotkaliśmy się przy pomniku korfantego, bohatera, Ślązaka, który jest jednym z ojców naszej niepodległości. Więc ja, który grałem w filmach Kuca, zaproponowałem to miejsce, żebyśmy się tam właśnie spotkali. Od niego ponieśli ten sztandar wolności, wiary w demokrację. Od tego, który tak ucierpiał od sanacji, od dyktatury. Więc to był dobry punkt startu. Ja chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, których spotkałem na tej demonstracji która trwała parę godzin a to ktoś z Skłodzka a to ktoś ze Szczecina, a ktoś z Gdańska a ktoś z Zielonej Góry z Rzeszowa podchodzili do mnie jakaś pani do mnie podeszła mówi jak się cieszę że pana tu rozpoznaje że pana widzę żywego o proszę pani że pani wiedziała ja teraz dopiero żyję tak stało się coś niezwykłego tamy pękły i nareszcie możemy mówić swoim głosem w swojej sprawie. Jest ich wiele tych spraw, wiele tych nadużyć, które nas przerażają. Ja obrałem tę jedną ścieżkę, tę wrażliwość na naszą, nasze członkostwo, nasze obywatelstwo w Unii Europejskiej. Dumnie kroczę z napisem: Obywatel Unii Europejskiej. Wiecie. Nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. Zdarzyło mi się, że właśnie niedawno, teraz na urodzinach pana Krzysztofa Zanussiego, zapytałem grupkę studentów szkoły filmowej. A kto z Was jest obywatelem Unii Europejskiej? Jedna osoba dziewczyna wiedziała, że to jest to samo, co być obywatelem Polski. Tak, ci młodzi ludzie urodzili się już w Unii Europejskiej, ale nikt im nie powiedział, że są obywatelami Unii Europejskiej. A jakie ma obowiązki obywatel Unii Europejskiej? Wyznawać kredo Unii Europejskiej. A co to jest to wierze? No wierzę w demokrację, liberalną demokrację. Wierzę w prawa jednostki, w kartę praw podstawowych, wierzę w wolność, wierzę w solidarność. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zapisane jest w artykule drugim Traktatu Europejskiego. I myślę, że ja, dziadek, mam ten obowiązek przypominać, że to jest wszystko gdzieś tam zapisane. Tuż przed marszem Rzeczpospolita opublikowała wywiad ze mną pod tytułem: Mówmy więcej o Unii Europejskiej. A także na pierwszej stronie napisała: Mówmy więcej o wspólnocie. W tym samym numerze Rzeczypospolitej znajduje się artykuł Jana Parysa, byłego ministra obrony narodowej, który twierdzi, że Europa stoi na rozdrożu, że ma do wyboru dwie wizje: te, które proponuje pan premier Morawiecki w Heidelbergu, czym Orban, pani Marie Le Pen, czy Salvini. To znaczy takiej Europy, gdzie tej wspólnoty nie będzie. Gorąco protestuje przeciwko zniesieniu liberum veto w Radzie Europejskiej. Uważa, że w ten sposób będzie sprawniejsza Unia. Sprawniejsza? Czy ktoś kiedyś zarządzał jakąś organizacją i nie mógł przegłosować pewnych decyzji istotnych dla wszystkich, po prostu większością głosów? o którą walczy kanclerz Scholz. No cóż, Rzeczpospolita pokazuje całą panoramę poglądów. Pan Parys mówi, możecie sobie teraz wybierać. I rzekomo Europa poważnie się nad tym zastanawia. Nie. My wszyscy tam, w tym marszu, czuliśmy wspólnotę z obywatelami Unii Europejskiej. Tyle flag europejskich, tyle napisów solidarności z innymi krajami, serce rosło. Tak, czy jeszcze będzie nas stać na to, aby znaleźć sposób na tę wspólnotę, która się tak pięknie zamanifestowała? Byłem w tarnowskich górach. Zachęcałem do tego, żebyśmy wszyscy się tu znaleźli. Zapewniono mnie, że kilkanaście autobusów z tarnowskich gór pojedzie tu. Byłem przedtem w miejscowości Mieściska. Koło Wągrowca, i stamtąd przyjechał autobus. A po tym czwartym miałem się znaleźć w Berlinie. Byłem, byłem zaproszony, jak i członkowie mojej fundacji, na narady różnych organizacji europejskich, aby odnowić Trójkąt Weimarski. Obywatelski trójkąt weimarski, przeprosiliśmy, był tylko prawnik, który nas reprezentował, bo następnego dnia, dnia szóstego, byłem zaproszony przez byłych prezydentów, pana Bronisława Komorowskiego, pana Aleksandra Kłaśniewskiego na takie święto, w którym spotkali się ci wszyscy, którzy wprowadzali nas do Unii Europejskiej. Był pan Leszek Miller. Było, była pani Hübner. Były różne przemówienia, ale w centrum stał apel. Apel o, o to, aby działać na rzecz edukacji obywatelskiej i informacji europejskiej. Jakże podobny apel wystosowali ci obaj prezydenci, ich fundacje, do tego apelu, który wystosował Senat 18 czerwca 2020 roku. No, według naszych sugestii była to uchwała, i jest taki jeden punkt, który szczególnie mnie tutaj emocjonalnie, tak wyobraźnie pobudził: Bo apelujemy o powołanie instytucji publicznej odpowiedzialnej za ustawiczną edukację obywatelską i rzetelną informację europejską, której celem będzie także krzewienie modelu demokracji partycypacyjnej w polskim społeczeństwie. Tak wyglądała ta tablica. Pan prezydent Kwaśniewski zachęcił mnie, bym śmiało podpis także złożył. Powiem szczerze, słuchajcie, byłem zauważony. Ta nasza działalność, naszej fundacji okazuje się nie przepada gdzieś tam, Wszyscy wiedzieli o tym wysiłku, który podjęliśmy. Więc dziękuję Donaldowi Tuskowi, mężowi stanu, jedynemu właściwie w dziejach naszego narodu, który ma telefony wszystkich ważnych polityków globu, tego świata. Dziękuję mu, że. Mogliśmy się tam wszyscy spotkać. Dziękuję mu za jego wytrwałość, za to, że w tylu miejscach, tak jak ostatnio w Poznaniu, tak radykalnie odgranicza dobro od zła. Wyraźnie pokazuje, że Polska już nie jest państwem prawa, jak zadeklarowaliśmy to w naszej konstytucji. Ten jego głos znajduje to uzna, uznanie w oczach specjalistów. Pani profesor Ewa Toska na łamach Newsweeka wyraźnie mówi, przekroczyliśmy już tę granicę. Jesteśmy państwem autorytarnym. To się stało po Lex Tusk. Tak samo wychowawca pana prezydenta Dudy, profesor Zimmerman, także to stwierdził w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Nie jesteśmy już państwem prawa. To ciężar na piersi. I dlatego ta nadzieja, która płynie z tego tłumu, który szedł, już szedł i szedł, nogi bolały, ale że wydobędziemy się z tego strasznego marazmu, z tego moralnego bagna, że jeszcze konstytucja będzie dla nas miernikiem, to jest ta nadzieja, że będziemy mogli młodym Wytłumaczyć, co to jest pra praworządne państwo. No, ale tutaj postawię kropkę, bo tych młodych, przynajmniej z naszej fundacji, nie było. Mieli inne, ważniejsze sprawy. Jak im wytłumaczyć, że są obywatelami Unii i że mają wobec niej obowiązki? A tymczasem bardzo, bardzo dziękuję. Tym. I tej pani, która powiedziała do mnie: Cieszę się, że widzę pana żywego. A dopiero jak ja się cieszę, że ożyłem znowu.